Mnożarnia na sadzonki nad piecem. Jakieś 2 tygodnie temu przygotowałem już do końca ten obszar na sadzonki i posiałem w rzędach pory i selery. To na razie tutaj nie zauważam kiełkujących wyraźnie porów ani selerów. Za to bardzo ładnie widać dobrze kiełkującą sałatę. Tyle ile chciałem, będzie ponad 100, na pewno ponad 100 sadzonek sałaty do rozsadzenia. No, ulżyło mi, bo było trochę mrozów. Także tutaj w mnożarni też na pewno temperatura poniżej zera spadała przez ostatnie dni. A ten obszar z tyłu, który na razie jest wolny, wykorzystałem i powsiewałem tutaj rzodkiewki. No na razie widać gdzieniegdzie jakąś rzodkiewkę. O, tutaj to rzodkiewka jest. A tak na razie nie, rzodkiewka nie wychodzi. Mnóstwo oczywiście takich mikrochwaścików, które trzeba będzie powyrywać, rośnie. Podobnie na górnej półce, tu chyba też rzodkiewki wsiałem. No, tu jest zachwaszczenie bardzo obfite. Ale na szczęście wiadomo, że nasiona siałem wzdłuż rzędów, czyli wszystko co pomiędzy nimi. Wzdłuż rzędów na tych pryzmach, czyli wszystko co pomiędzy nimi, to można na oślep wyrywać, usuwać.